Druga jest taka, że jestem człowiekiem, który bada siebie na porządku dziennym. Patrzę na swoje motywacje, na swoje zachowania, na swoje myśli, na swoje podejście do wielu rzeczy. Nie mam względu na osobę. Tak samo jak skanuję rentgenem w ogóle Ducha Świętego innych ludzi, tak samo też skanuję siebie. I tak przyglądałem się sobie już w pewnym swoim zachowaniu już od dłuższego czasu i patrzę i tak. Mam taki w ogóle, dobro ci będziesz miał, mam taki stolik ogrodowy, kupiłem z 5-6 miesięcy temu z żoną na balkon, żeby go zamontować, żebyśmy mogli sobie śniadanie jeść. Do dzisiaj nie jest zamontowany. Mam w ogóle kupę rzeczy w domu, których nie zrobiłem od 3 miesięcy. I w ogóle co było, jak było mnóstwo takich rzeczy. I co było w ogóle punktem zapalnym? Kasia pojechała do teściów, położyła pudełka takie plastikowe po jedzeniu. Już umyć, nawet nie musiałem ich umyć, tylko musiałem je położyć na lodówkę, musiałem je włożyć. Ona przyjeżdża po dwóch dniach i mówi, no ale co to jest, no te pudełka dwa dni temu położyłem i tak stoją w tej samej konfiguracji. Ja tak patrzę się na to, pytam się, zadałem Bogu proste pytanie. Boże w ogóle, co jest ze mną nie tak, co jest nie tak z moją banią? A Bóg mi powiedział prostą rzecz. Może nie ćpasz, ale masz duszę ćpuna cały czas. Możesz nie brać narkotyków, ale narkomańska dusza ci została. Mówię, dobrze. Ja już się tam w ogóle rozjeżdżam w nocy. Już, bo ja jeszcze doszedłem do wniosku, że będę kable sobie porządkował. I żeby było ciekawie, to w ogóle ja miałem taką zabawę, bo ja wiem, że po narkotykach robi się dziwne rzeczy. Ja robiłem naprawdę bardzo dziwne rzeczy. To w ogóle byłem, nie jestem normalnym chrześcijaninem, czy byłem też nie byłem normalnym. Jak ja walnąłem sobie po wartę, 12 godzin układałem kable, po czym wywrócałem je jeszcze raz i układałem kolejne 12 godzin. Ja w ogóle siedzę, układam w ogóle kable i mówię, znajomy w ogóle widok, tak? Znajoma w ogóle sytuacja, układam te kable, pytam się w ogóle, Boże, ale o co chodzi w ogóle z tym umysłem narkomana? Wytłumacz mi, co jest grane. A Bóg do mnie mówi tak. Omijasz najprostsze obowiązki w swoim domu. Robisz rzeczy przyjemne i udajesz, że rzeczy mniej przyjemnych, ale potrzebnych do wykonania nie ma. Nie radzisz sobie z najprostszymi rzeczami życia codziennego. Gubisz się w banalności codziennej, w tej prostocie codzienności się gubisz. To jest w ogóle mentalność puna. Ja w ogóle zrozumiałem bardzo ważną rzecz, że mogłeś nigdy nie brać narkotyków, rozumiesz? To nie chodzi w ogóle o to, czy brałeś, czy nie brałeś, ale możesz mieć tę mentalność. Czyli jeżeli masz do zrobienia coś, jakąś rzecz, niekoniecznie to musi być coś bardzo dużego. Na przykład schowanie tych pojemników w ogóle plastikowych po jedzeniu na swoje miejsce. A omijasz to szerokim łukiem. W ogóle robisz wszystko, tylko nie to. To już masz mentalność narkomana. Już masz mentalność puna, rozumiesz? Możesz też robić taki w ogóle manewr i to jest w ogóle bardzo powszechne. Ja to w ogóle rozmawiam z ludźmi, funkcjonuję też w duszpasterstwie i słyszę taką rzecz, no ja się modlę i modlę, a problem nie znika. Mówię, przyjrzyj się temu tematowi. Pytam się, ale dobrze, ale jak to nie znika ten problem? No siedzę w swojej komorze, siedzę i cały czas w ogóle ten problem istnieje. Ja mówię, dobrze, albo masz w ogóle lewą komorę, tak gadasz sobie z duszą, albo tu nie chodzi o to, żeby się wymodlić, tylko załatwić problem. I w większości przypadków nie chodzi o to, żeby wymodlić problem, tak? Przymodlić go, zakrzyczeć, tylko żeby go rozwiązać. Pewna bliska mi osoba robi w ogóle taką rzecz, że zamiast wchodzić w ogóle w problem, rozwiązać go, zadziałać tam, w ogóle porozmawiać, ułożyć, zorganizować, to ona siedzi i w ogóle i klepie na języka po 2, 3, 4, 5 godzin dziennie, uwielbia, wychodzi mi się, że problem jest załatwiony. A problem jest. No problem jest, no istnieje cały czas. Tylko co się dzieje, to osoba wychodzi zaczarowana po prostu, jak nie wiem, jak zaczarowana ołówek i myśli, że nagle nie ma problemu. No to ja też tak myślałem, istniał jakiś problem w moim życiu, jechałem kupić w ogóle sobie proch, waliłem proch i myślałem, że nie ma problemu. I tak sobie żyłem. Środek jest inny, ale forma podejścia jest taka sama. Jest problem, trzeba go rozwiązać, trzeba w ogóle wejść z kimś w interakcję,
wejść w rozmowę z mężem, żoną, tudzież bratem lub siostrą w Chrystusie, rozwiązać coś, co między wami nie iskrzy, tak? A nie to obrzucać modlitwą i udawać, że nie ma problemu. Ogłaszać, uwielbiać, ustanawiać, a cały czas sprawa między wami jest nierozwiązana. Więc to jest mentalność ucieczki. To jest to samo, co w ogóle odpalić sobie bucha i bucha z trąby i leżeć w ogóle i oglądać telewizję. To w ogóle jest ta sama rzecz, tylko inny środek. I ostatni z tych trzech elementów to nieradzenie sobie z prostymi czynnościami życia codziennego. Poszedłem raz do urzędu, bo mam ojciec przepisał na mnie mieszkanie, mam teraz własnościowe mieszkanie i trzeba było pójść do urzędu skarbowego, złożyć oświadczenie o tym, że zmienił się właściciel. Poszedłem do tego urzędu, dostałem te glejty do wypełnienia, ja je czytam i pierwsza moja reakcja to jest panika. W ogóle rozumiecie, chodzę z Duchem Świętym, mam stuprocentową skuteczność w Bożym prowadzeniu, jak dotąd, w swoim i życiu innych, a ja mam w ogóle boję się papierów wypełnić. Ale sobie myślę, bo ale jak ja wypełnię źle, to co? To co ja zrobię wtedy? Będę musiał wypełnić od początku. No dobrze, no to lepiej wypełnić od razu dobrze. Dzwonię do mamy, mówię, słuchaj, mam tu taką rubrykę, to nie mam pojęcia, co mam tu wpisać. I wiecie, taka panika. Matka do mnie, ale co ty masz z głową? Weź, jesteś w urzędzie, podejdź do kogoś i po prostu pytaj się, jak to zrobić. I tyle, ja prowadzę samochód, nie powiem ci, co mam wpisać w tej rubryce. Masz papiery, masz informacje na temat tej nieruchomości, masz jej metraż, masz w ogóle, co tam wchodzi w ten metraż. Pójdź teraz do kogoś, kto tam jest na miejscu i poproś go, żeby powiedział ci, gdzie masz co wpisać. I tyle. A tak siedzę i mówię, wow, no tak, to w ogóle takie proste jest. W ogóle takie proste. I w ogóle Bóg mi pokazał tę sytuację. To też jest w ogóle mentalność narkomana. Ja tam, gdybym mógł, to ja bym tam w ogóle nie poszedł do tego urzędu, żebyście w ogóle mieli jasność sytuacji. Gdybym mógł, to bym tam najchętniej nie poszedł, ale notariusz, u którego wypełniliśmy papiery, powiedział, że jak tam nie pójdę w ciągu 14 dni, to mi wyrobią karę 3500. Więc już byłem, miałem już na gardę, tak nie chciałem płacić 3,5 patola. No. Trzeba być w ogóle szurniętym, żeby nie pójść wolić płacić 3,5 klocka. No. Aż tak mi nie odbiło w tamtym momencie, więc się wybrałem i poszedłem. Ale to są właśnie te trzy elementy tej mentalności, czyli omijasz obowiązki jakiekolwiek szerokim łukiem, robisz wszystko, żeby tylko tego nie robić. Dwa, zajmujesz się prostymi, łatwymi przyjemnościami, łatwymi do zrobienia rzeczami, a nie bierzesz się realnie za rzeczy, które są pilne. I trzy, przerasta cię codzienność, przerasta cię proste elementy życia codziennego. Tak jak powiedziałem, nie musiałeś nigdy brać narkotyków, ale możesz mieć tę mentalność. Zidentyfikuj to i to nazwij, nie upiększaj tego w ogóle tematu. Wiecie, jak było mi ciężko w ogóle przyznać się Bogu, że jestem narkomanem, mimo że nie biorę narkotyków? To było ciężkie dla mnie. Będę mówić, pójdźko mentalność mam, musisz z tego spokutować i wpuścić mnie do tej mentalności. A ja mówię, no dobra, no to ja teraz pokutuję z dezorganizacji. Mówi, nie z ćpuńskiej mentalności, nie z dezorganizacji, z mentalności ćpuna. Powiedz to głośno, mówię, pokutuję z mentalności ćpuna. I wtedy zaczął się w ogóle potok łez. Dopiero później byłem uwalniany od tego, później dopiero zacząłem rozumieć, jak bardzo to jest destrukcyjna rzecz. Weź się za to, nazwij to konkretnie, spokutuj z tej konkretnej rzeczy. Nie upiększaj tego, nie udawaj, że nie ma tematu, bo nie ruszysz poważnie z rzeczami, bo nie odblokujesz się na dalsze rzeczy, bo każdy element twojego życia, rozwój tych w ogóle dziedzin zawsze zaczyna się z punktu przemiany myślenia. Więc weź się za to primo, a później będziesz widzieć efekty innych aspektach swojego życia. Amen. 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 Dziękuję.